Długi weekend, czas zacząć, ale zanim jeszcze zaczniemy długi weekend, to oczywiście Crypto News Flash, czyli wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain w telegraficznym skrócie. Cześć, z tej strony Mike, zaczynamy odcinek. Crypto News Flash to tylko 10 minut, bez zbędnej zwłoki, bez straty czasu. Zaczynamy sobie wiadomości. I zaczynamy oczywiście od Hongkongu. A w Hongkongu już w maju mogą się pojawić ramy regulacyjne dla kryptowalut. Hongkong wszedł bardzo mocno w kryptowaluty. I co ciekawe, to jest oczywiście terytorium zależne Chin. Co ciekawe, w Hongkongu najprawdopodobniej wszystko będzie ok. Będzie można robić ETF-y i tego typu rzeczy. No i być może jest to ruch Chin, żeby dać pstryczka w nos Amerykanom. Oczywiście Chiny kontynentalne, póki co nic tam się nie zmienia, ale to może być sygnał. Także zobaczymy, czy będzie dostępne dla detalistów z tego, co wszyscy mówią. Tak. Przechodząc sobie dalej, amerykański senator Ted Cruz, twierdzi, że jest niesamowicie byczo nastawiony do Bitcoina. Jest to pan z partii republikańskiej z Teksasu, bardzo nastawiony prokryptowalutowo. I generalnie mówi o tym, że jak najbardziej Bitcoin. Co ciekawe, mimo tego, że jest senatorem, to mówi o tym, że rząd psuje pieniądze i nie powinien mieć kontroli nad pieniędzmi. Ludzie powinni zachować niezależność i dlatego jest pro-bitcoinowy. Jeśli chodzi o cenę Bitcoina na dzisiaj, to mamy 29,483 dolary. Ostatnio woziło w górę i w dół. Oczywiście pan w swoim wywiadzie mówi, że posiada Bitcoina, jest inwestorem Bitcoina. A z kolei brytyjski skarb szuka komentarzy na temat opodatkowania stakingu i lendingu na DeFi. Ma to, słuchajcie, uprościć, można powiedzieć, w jaki sposób zarobki na DeFi są opodatkowane i zobaczcie, zredukować administracyjne obciążenie dla podatników. Tak to właśnie wygląda. No i teraz jest czas, tak, konsultacje były rozpoczęte 27 kwietnia i będą trwały aż do 22 czerwca. Są pytania, prośba o, można powiedzieć, komentarz od inwestorów, profesjonalistów, a także firmy zaangażowane w DeFi. I zobaczcie, jeśli chodzi o zmiany proponowane, to krypto używane w transakcjach DeFi nie byłyby traktowane jako tutaj disposal, tak, dla potrzeb podatkowych, no, który zwykle tutaj wprowadza capital gains, tak. Zamiast tego, gdy kryptowaluty byłyby używane w transakcjach non-DeFi, czyli generalnie handel na DeFi nie byłby opodatkowany, wyjście do fiatów jak najbardziej. Z kolei Watcher Guru donosi o tym, zobaczcie, że akcje First Republic Banku, FRC, zostały zawieszone, handel został nimi zawieszony ze względu na zmienność cenową. Kolejny dzień spadły o 18%. Proszę bardzo, jak rasowy shitcoin z 200 dolarów na 9 dolców spadła. Mówią, że to kryptowaluty nie spadają. Każdy bank na świecie jest podatny na bankrun. Bankrun na wiele banków kładzie system. Cudowny, wspaniały system, nie? Z kolei Polygon Labs, patrzę, że nie zmieniłem tutaj tego licznika, trudno. Słuchajcie, Google podłącza Polygon Labs, czy właściwie wchodzi w Polygon, aby wzmocnić rozwój Web3 ze swoim blockchain node engine, tak? Polygon Labs i Google Cloud uformowały wieloletnie partnerstwo strategiczne. Deweloperzy protokołu Polygon będą mogli używać infrastruktury Google Cloud, a Google Cloud z kolei uruchomił właśnie coś, co się nazywa blockchain node engine. W ciągu ostatniego roku właśnie dla Web3. Współpraca bardzo fajna. Z kolei wyciekły adresy Bitcoin rosyjskiego rządu. Także pewien Bitcoiner ujawnił dość ciekawe i tajemnicze informacje. Słuchajcie, wykorzystał on Bitcoin, blockchain Bitcoina, aby podzielić się informacjami na temat Rosji. Okazuje się, że tutaj 986 portfeli, które są powiązane z GRU, z SVR, z FSB, a także bezpośrednio z innymi tam, z rządem generalnie. Także są adresy znane. Z kolei Nathan Marcoń z Fame MMA reklamuje krypto scam. No jak widać, nasi celebryci, jak to się mówi, pieniądze nie śmierdzą, nawet skamowe pieniądze nie śmierdzą. Ciekawe, czy jakby im zaproponowali reklamę handlu dziećmi, to też by reklamowali. I okazuje się, że jedna z takich gwiazd, takich influencerów reklamuje krypto scam.
Cóż można powiedzieć? Słuchajcie, no pan oczywiście o tym piszeł też Jacek Gadowski, tak, pan Bóg estetyki, promuje scam. Słuchajcie, oczywiście chodzi o profil Robię Cash. Szkoda gadać, w ogóle nawet nie będę tego gówna po prostu i tych influencerów promował. A z kolei, słuchajcie, Google Ads promuje kryptowalutowy phishing. Użytkownicy stracili 4 miliony dolarów. Tutaj też pieniądze nie śmierdzą i to niedobre o tym mówić. Także okazuje się, że użytkownicy stracili już łącznie 4 miliony dolarów, weszli na strony phishingowe promowane przez Google. Ale legalne firmy mają problem z reklamowaniem się, ale oczywiście phishingowe strony, skamerzy i tak dalej jak najbardziej. Także szkoda gadać. KO Kryptowaluty donosi, że niestety white paper Bitcoina został usunięty z najnowszej wersji systemu operacyjnego na Maci. Niestety. Z kolei Ripple i dlaczego będzie kosztował 0 USD na tej giełdzie kryptowalut. To jest ciekawe. No właśnie, dlaczego nie będzie kosztował, czy kosztował. Na jednej z giełdzie spadło do zera, tak? Zostały z likwidacji oczywiście. No, ropa potrafiła spaść do minusa, tak? Okazuje się, że giełda Bitru jest określana przez traderów Ripple jako scam. Tak, jest to giełda singapurska, para XRP USD spadła do zera, tak? Generalnie traderzy nazwali. Oczywiście na innych platformach XRP nigdy nie spadł w tym samym czasie poniżej 46 centów. Także oczywiście giełda można powiedzieć, wydała oświadczenie. Mleko się wylało, była to techniczna usterka. No i pozycje, które zostały zlikwidowane, wszystkie straty mają zostać unieważnione. Co więcej, kwota depozytu zabezpieczającego zostanie zwrócona na ich konta. Także proszę. Jeszcze możemy sobie przejść, no i oczywiście już jutro, dzisiaj jest oczywiście Tankuj z Majkiem, jeżeli wejdziemy na stronę Kryptonarodu, to dzisiaj w hotelu Ibis we Wrocławiu jest Tankuj z Majkiem w kalendarzu. Wczoraj byłem na spotkaniu Konfederacji, miałem prelekcję o kryptowalutach. Także już dzisiaj Tankuj z Majkiem numer 10 we Wrocławiu, a jutro Metalverse 3.0. Później oczywiście kolejne kryptostoki, NextBlock Expo, widzimy się na tych wszystkich wydarzeniach. Metalverse, jeżeli kogoś interesuje, metalverse.pl. Także zapraszam jeszcze, myślę, że można wziąć udział. Będzie stanowisko Kryptonarodu, zapraszam na ciasto i kieliszek chleba, będzie fajnie. Jest to oczywiście konferencja na temat metali i surowców, ale ja uważam, że każdy kryptowaluciarz powinien, czy to każda osoba powinna zwiększać swoją wiedzę. I na końcu ryneczek Lidla. Zobaczmy, co się dzieje generalnie na rynku kryptowalut. Jeśli chodzi o CoinGecko, to mamy podbicia, chociaż Binance Coin tutaj zaczął nam dołować. Różne informacje o Binance. Wachlarz Satoshowa po raz kolejny wybronił. Proszę bardzo, macie wątpliwości. Zasieki wybroniły praktycznie co do rzeki. Pozdrawiam wszystkich z bólem egzystencjalnym waszych żeńskich organów rodnych. Oczywiście mówię tu o mężczyznach, którzy takich organów nie posiadają biologicznie, ale w mózgu posiadają taki organ, którzy nie rozumieją, że wachlarz Satoshowa jest tutaj, można powiedzieć, humorem, jest satyrą, jest prawdziwą analizą techniczną, a jak to mówią, z poczuciem humoru jak z dupą. Każdy ma swoje. Także pozdrawiam. Dominacja Bitcoina, ale tu już przejdźmy sobie na interwał dzienny. Wzrosła nam dominacja Bitcoina. Bitcoin pociągnął 48, ale 50% nie możemy przebić. ETH też tu pociągnęło z Bitcoinem 1921. XRP, jak widzicie, stacjonarnie. Zobaczmy, jak wygląda EURUSD. Dolar się wzmocnił, euro mocno spadło. 1,0... Nie, przepraszam, głupoty gadam. 1,10. Ja myślałem, że za 1,01. Nie spojrzałem. To dolar... Co prawda się troszeczkę tutaj umocnił, ale cały czas, przez ostatnie dni, dolar traci na wartości. Dixie, co prawda jest tutaj odbicie, mieliśmy dołek 100, poniżej 100 nie spadło, no ale się tak naprawdę od marca zsuwamy w dół. I co za tym idzie? Złoto 1981, srebro 2487. Jak wygląda ropa Ural, nie, to Uran jest, nie ropa, ropa Brent po 78,52. Nie wiem, czy widzieliście dzisiaj, ale dzisiaj pan Daniel Obajtek łaskawie powiedział, że oni na majówkę obniżą ceny. Chyba sondaże spadają coraz mocniej. Nasdaq nawet na lekkim odbiciu. Zobaczmy, jak wyglądają Google tutaj trochę do góry. Ostatnie poprzedni dzień wyciągnięcie. Zobaczmy, jak ten Czoflik wygląda. No, ten Czoflik też tak, było odbicie, już nie ma takich dołków, nie? Jak wcześniej, tu mieliśmy te dołki tak naprawdę w 22 roku. Od tego czasu są wzrosty. Ciekawe Pepsi jeszcze. No proszę bardzo, Pepsi piją lepsi, jak to niektórzy mówią. Dobra, krótkie podsumowanie. Już za chwilę wyjeżdżam na Metalverse.
ale najpierw zanim jeszcze Metalverse, to będzie oczywiście Tankuj z Majkiem. Zapraszam serdecznie, wstęp wolny. Wchodzimy do hotelu i schodami na górę w restauracji hotelowej jest Tankuj z Majkiem. Od 18 do 21.30, tak maksymalnie. O 22 jest cisza nocna, nie będziemy naruszać gościnności, ale zawsze można później się przenieść gdzie indziej. To jest to. Jutro będzie stanowisko Kryptonarodu, znajdziecie nas. Będziemy rozdawać długopisiki, nalepeczki i różne inne naleweczki. Także zapraszam bardzo serdecznie. Jestem tam po to, gdyż ja się surcoptami nie zajmuję, po to, żeby po prostu się z Wami spotkać. Lubię się z Wami spotykać, lubię budować społeczność. I tyle. Komu się podobał ten odcinek, łapa w górę. Dajcie znać w komentarzach, co robicie, czy macie jakiekolwiek plany na długi majowy weekend. Oczywiście pozdrawiam wszystkich, którzy muszą pracować, szczególnie jeżeli są to zawody w stylu policja, straż pożarna, lekarze itd. Pielęgniarki. Cześć ludziska. Miłego weekendu.